Panie Marszałku, Wysoka Izbo, premier miał rzadki przywilej w tej Wysokiej Izbie wygłoszenia swojego exposé po raz drugi z rzędu. Mieliśmy więc prawo do tego, aby oczekiwać od niego, że to exposé, zwłaszcza w części gospodarczej, budżetowej, będzie zawierało innowacyjne podejście. Tak się jednak nie stało. Propozycje na poprawę budżetu, finansów publicznych zawierają pomysły mechanicznego podnoszenia danin publiczno-prawnych wobec wybranych grup zawodowych, branżowych, społecznych. To bardzo źle. Mam pytanie, czy premier, z uwagi na to, że nie mówił o prywatyzacji, zamierza ją zatrzymać, wyhamować, w trosce o ZEW Niedzica S.A., w trosce o koleje linowe w Zakopanem, jakby też w trosce o to, czy następnym podmiotem do sprzedaży nie będą kopalnie soli w Wieliczce, na przykład z braku środków na zatkanie dziury budżetowej. Chciałbym też zwrócić uwagę na taki historyczny aspekt, że to w czasie tej kadencji rządu premier Donald Tusk może pobić rekord polegający na tym, że premier będzie premierem rządu, który zadłuży Polskę na ponad 1 bilion złotych. Dziękuję bardzo.